to też wracając teraz już do tematów samych projektów. Zaczynaliście jako Sneaker Boys od renowacji butów. Później doszedł custom. Co według Ciebie w samym procesie tworzenia i realizacji tego typu zleceń jest najważniejsze? Wiesz co, dużo jest akurat rzeczy, które się składają na to. Jakby umiejętności oczywiście są bardzo ważne, jak najbardziej, ale na przykład jak zatrudnialiśmy osoby do pracy, to bywały takie przypadki, że osoby po ASP na przykład nie potrafiły pomalować po bucie. Więc no tutaj akurat jakby umiejętności to jedno, drugie to jest jakieś przełożenie powiedzmy na materiał, który jest dość trudny w malowaniu, ponieważ często nie jest powiedzmy równy, zszyty z paru elementów. Kolejna rzecz to jest przygotowanie materiału, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, przygotowanie materiału i zabezpieczenie go na koniec, bo wiesz, no jakby są osoby, które gdzieś tam malują sobie buty, powiedzmy, można to zaobserwować na różnych grupach polskich, że są osoby, które malują buty, a później się dziwią, dlaczego na przykład schodzi farba, no to jest jakby ewidentnie opcja, że jest źle przygotowany materiał, źle zabezpieczony na koniec. I jakby to też wchodzi w jakieś tam, powiedzmy, nasze know-how, dlatego często jakby stąd też się bierze cena, bo my mamy swoje customy trwałe, mamy jakby filmiki, gdzie po 2 latach ktoś nam przynosi po prostu custom, gdzieś tam musimy delikatnie podmalować, no ale to są 2 lata, tak, więc możemy powiedzieć, że naprawdę nas są trwałe. Ale to jest jakby krok po kroku dojście do tego momentu, żeby się po prostu dowiedzieć, co robić, aby to wszystko było trwałe i żeby jakby cena szła w parze z jakością. No tak, bo to są jakby 3 lata waszego doświadczenia, waszej pracy i też prób i błędów. Twój ulubiony custom, który zrobiliście? Ja strasznie lubię Tieny, więc chyba Burberry na Tienach. Tak pierwszy, który przyszedł mi po prostu do głowy. Okej. Okay. Więc to jest jakby... No to jest chyba taki custom, w którym śmiało bym chodził i bardzo mi się podoba. Jak długo zajmujesz się customizacją butów? Za długo. Za 4 lata, z 5, coś takiego. Najfajniejszy projekt, jaki robiłeś? Dla mnie, czy dla najfajniejszy ciebie? Dla wszystkich? Nie, dla ciebie. Twój personalny jakiś tam. Pomalowałem Air Max 1 w barwy jakby bespoke'a, które go zrobili dla Shona Waterspoona. Taki coś jakby na zasadzie, że materiał wygląda jak sztruc. Teraz tak naprawdę wasza praca to w 100% customy, czy jednak dalej odrestaurowujecie butę? Nie, jakby customy to jest duża część naszych zamówień, ale myślę, że nie jest i pewnie nigdy nie będzie to większość naszych zamówień. Jakby na to, od czego zaczynaliśmy, czyli renowacja, czyszczenie i tak dalej, to są o tyle ważne elementy w naszej pracy, że my nigdy z nich nie zrezygnujemy, dlatego że jakby ja uważam, że część osób na przykład nie chce chodzić w customach, nie lubi customów i tak dalej, ale ma swoje ulubione pary w swojej powiedzmy kolekcji, no i samemu ciężko sobie poradzić po prostu z jakimś tam odmalowaniem midsola, bo wiadomo, farba pęka w przeróżnych butach, czy też wyczyścić sobie samemu dobrze, więc uważam, że ja sam znam bardzo dużo osób tego typu. I dlatego też to jest cały czas w naszej ofercie i myślę, że to nigdy nie zniknie. No bo jakby my też dbamy o buty ludzi, którzy po prostu albo nie mają na to czasu, albo po prostu nie potrafią do końca tego zrobić. A często to są pary, które no, są dość wysokie, nie wiem, też, bardzo dobrej jakości i mają wysoką cenę, tak? To są, tak, wartościowe. Macie też dużo butów z brandów fashionowych. Tak. Gucci czy Balenciagi są u was dość często? No, na przykład takie Gucci Ace'y, no to przez 3 lata mogę śmiało powiedzieć, że zrobiliśmy ich z 1500 to na pewno renowacji. Tak myślę. To jest jakby but, który cały czas do nas wraca. W sensie non-stop trzeba po prostu robić renowacje, czy to są Gucci, czy to są Balenciagi Triple S'y, czy to są chociażby McQueen'y. Co tam jeszcze z tych butów, które mamy? Valentino. Piękny Dolce & Gabbana.
Philip Plein, Dolce Gabbana, Versace. Jakby najlepsze jakościowo wydaje mi się z tego, co mieliśmy do tej pory, to są Louis Vuitton. Okay. Więc uważam, że oni akurat jednak trzymają poziom, a wszystkie pozostałe takie high-endowe buty, no niestety, ale cały czas musimy poprawiać, tak. Okej, czyli to też pokazuje tak naprawdę spektrum waszych klientów. Nie są to tylko sneakerheadzi, ludzie, którzy lubią i zbierają buty, czy w jakikolwiek mocniejszy sposób się tym interesują. No, ale na przestrzeni lat to się u nas bardzo zmieniło, tak? I mi bardzo zależało też na takich klientach, właśnie to troszkę, że tak powiem, z górnej półki, dlatego że jakby praca przy ich butach jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że często to są osoby wymagające. Pamiętam właśnie taką historię a propos właśnie takich high-endowych butów, że zadzwoniła kiedyś do mnie klientka, że ma Balenciaga Triple S-y i miała je chyba dwa razy na nogach i wrzuciła je później do pralki. No i puściły po prostu kolory i tak dalej, a ja tak odruchowo po prostu przez telefon do niej powiedziałem: kurde, to dobrze bębna nie rozjebało, bo to tak jakby cegłę wrzucić do środka, odruchowa. I ona od tamtej pory zaczęła się tak śmiać, od tamtej pory jest naszą ulubioną klientką, bo jak jej odesłałem Triple S, że je doczyściłem, to dwa dni później przyjechało ogromne pudło z firmy, która się zajmuje tam jakimiś częściami samochodowymi. Się zastanawiałem, co to jest takiego, że ja nic nie zamawiałem do samochodu. I otworzyłem tam to pudło i tam było jakieś może 25 par samych takich high-endowych, bardzo, bardzo drogich butów. No i ja pani jakby nigdy na oczy nie widziałem, a cyklicznie po prostu ja je odsyłam, ona za chwilę znowu pudło, odsyłam, za chwilę znowu pudło. I to są same takie naprawdę buty, gdzie taka paczka myślę, że jest warta około 50 tysięcy. Czekam, aż zacznie klej być nie mokry, a zacznie być bardziej lepki. Na zasadzie, że im on dłużej schnie, tym jest bardziej lepki. A lepkość potrzebna jest tutaj do tego, żeby dwie właśnie ze sobą powierzchnie połączyć. Bo jeżeli się to zrobi za wcześnie, to klej jest jeszcze mokry i po prostu to się będzie od siebie odklejać. Dodatkowo później się używa jeszcze do tego prasy, żeby wzmocnić to połączenie po prostu. Ale no, na razie jakby tego nie ominę i muszę chwilę poczekać, bo... Ale po skleju to jest takie, że tego nie rozerwiesz. Nie, już tego nie rozerwę, jakby nikt tego już nie rozerwie. Tak powiem. Bo klej jest naprawdę, no lepiej się nie pomylić, tak powiem. Lepiej się nie pomylić, bo te buty nie kosztują 5 zł też. Dlatego staram się nie mylić. Które współprace dawały ci największą satysfakcję, albo które najlepiej pamiętasz, były fajne i dla kogo jeszcze robicie customy, bądź zajmujecie się ich butami? Każda współpraca jest fajna. Każda współpraca jest fajna, każda współpraca czegoś uczy. Jeśli chodzi o współpracę, które do tej pory mieliśmy, no to faktycznie ubraliśmy chyba większość kadry piłkarskiej w reprezentacji Polski w nasze buty. To we współpracy akurat z marką, ze sklepem Ergol, z którą bardzo dobrze nam się współpracuje. Piątek ma nasze buty, Grosicki ma nasze buty, Milik, Zieliński. Komu tam jeszcze wykonywaliśmy? No dużo osób akurat z kadry i to takich naprawdę bardzo dobrych zawodników ma nasze buty. Oni mogliby przesyłać buty. No, jakby zawodnicy Legii na przykład dostarczają nam buty i faktycznie i to też są takie high-endowe. Z Ballantyce'em bardzo dużo współpracujemy. Z nimi też jest super współpraca, ponieważ oni promują poniekąd trendy, które nas interesują, dlatego że duży nacisk kładą na muzykę. I na przykład ostatnio oni mieli w zeszłym roku bodajże taką kampanię True Music, w której właśnie między innymi brał udział PZ, Flirty, już nie pamiętam kto tam jeszcze, ale im na przykład wykonywaliśmy buty. Na festiwal, którym oficjalnym partnerem był Ballantyce, czyli na przykład Fest Festival czy Audio River, wykonaliśmy też kilkadziesiąt par butów, które zostały bodajże rozdane albo organizatorom, albo artystom, więc to też jest fajna opcja. Znajomość waszego brandu już wyszła poza granicę Polski, macie dużo zamówień za granicę?
Jeżeli tak, to w ogóle jakie kraje? Jakie kraje się wam trafiają? Sporo mamy zamówień z zagranicy. To też zależy, bo część miesięcy mamy takich, że na przykład dużo robimy za granicę, część miesięcy mamy takich, że robimy w Polsce tylko. Na przykład przed świętami to jest taki dobry okres, kiedy my mamy straszny zajazd i pracowaliśmy tak naprawdę od 6 często. Przed samymi świętami w grudniu do 20 bodajże 2 wydaliśmy chyba 88 par customów naszym klientom, z czego większość to były customy poza Polskę, więc musieliśmy tydzień wcześniej po prostu je wykonać i wysłać. Wtedy akurat bardzo dużo wykonaliśmy taki custom, że rączki myszki Miki odpalają jointa. O, to jest ten custom. I udostępnił nas bardzo duży profil właśnie ze Stanów, który taką tematyką głównie się zajmuje, co spowodowało, że mnóstwo zleceń nam wpadło i wysyłaliśmy paczki, to był na pewno Mumbai, Filipiny, dużo do Stanów. To, co jest moim jakby sukcesem, to jedną parę sprzedaliśmy producentowi bletek na Jamajce. Więc naprawdę na Jamajkę poleciała jedna para. Ten custom jest na Jamajce, jedna para, co nie? Producent bletek ma. Sporo coffee shopów na przykład z Holandii u nas zamawiało. Myślę, że to wszystko, co powiedziałeś, świadczy o waszej naprawdę mocnej pozycji na rynku. Myślę, że jesteście gdzieś tam, tak jak wcześniej powiedziałem, i liderem, i też pokazujecie, jak to należy robić prawidłowo. A jak ty w ogóle, jako osoba z wewnątrz, jak oceniasz polski rynek z perspektywy właśnie customów? Oczywiście są firmy w Polsce, które się zajmują tego typu działalnością. Zaczynamy oczywiście później niż my, gdzieś tam wzorując się na nas. Czy ja wiem, czy to jest nasza konkurencja? Jakby każdy ma swoje miejsce i ja nie patrzę na to, co robią inne jakieś tam punkty i czy coś po nas kopiują, czy my po nich i tak dalej. Dla wszystkich starczy miejsca. Tak, dla wszystkich starczy miejsca, tym bardziej, że jakby my też jesteśmy nastawieni teraz głównie na rynki zagraniczne, co niedługo zresztą zobaczycie, bo będziemy... No, planujemy bardzo, bardzo mocne ruchy w tym kierunku i ja oczywiście jakby wszystkich szanuję, ale jest też jakby minus i ciemna strona tej całej sytuacji personalizacji, customizacji butów, ponieważ jakby skustomizować buty może każdy. No i często jest taka sytuacja, że akurat to młode pokolenie, które jest pokoleniem typowo stricte internetowym i często na przykład ja zauważyłem, że jeżeli jest hejt, to on się zmienił na przestrzeni lat, bo kiedyś było tak, że jeżeli miałeś hejt na jakąś daną osobę, to on trwał, trwał i trwał, ale równomiernie. A teraz jest tak, że jeżeli jest jakikolwiek hejt, to on jest mocno napompowany w jednym momencie, ale szybko jakby ludzie zapominają, bo biorą się za coś innego. Są ciężkie czasy do prowadzenia akurat tego typu biznesu, bo nie ukrywajmy, jakby moim głównym klientem to są osoby w przestrzeni powiedzmy 15, 16, 18 lat i tak dalej, więc takie osoby najczęściej zamawiają customy. No i teraz jakby reasumując, są osoby, które malują w Polsce buty. Część z nich robi to naprawdę dobrze i faktycznie jest to warte powiedzmy swojej ceny, ale ich minusem jest to, że jakby są to osoby bardzo przemądrzałe, takie, które powiedzmy uczą nas, uczą inne osoby, gdzie my byliśmy prekursorami tego, a oni uczą nas po prostu, jak my mamy malować customy i wytykają nam na forach, co my robimy źle. Tak, więc no jakby jak my zaczynaliśmy, typu my, Obuwnik, Cieślewska, Ula Szpaderska, no to wtedy jakby wszyscy mieli do siebie szacunek i nikt nikogo nie hejtował. Teraz jest tak, że akurat właśnie to młode pokolenie strasznie hejtuje firmy, na których się tak naprawdę wzorują, tak, między innymi na nas. No i kolejna rzecz, że wykonują swoje customy i po prostu sprzedają na przeróżnych grupach i oczywiście relatywnie cena jest tańsza niż nasza. No a z czego się to bierze? To się bierze z tego, że akurat my jesteśmy firmą, musimy płacić podatki, musimy płacić przeróżne opłaty za lokal, przeróżne rachunki, tak, i tak dalej. Zatrudniasz ludzi. Zatrudniam ludzi, więc jakby ja kosztów mam sporo miesięcznych, więc to też się bierze cena. No i osoby, które sprzedają powiedzmy
za 250 zł taką parę, za którą my akurat byśmy wzięli, powiedzmy, nie wiem, 500-600 zł, no to stąd się biorą też takie rzeczy, że na przykład często te buty i te custom nie są trwałe. Często my akurat poprawiamy po kimś, kto na przykład, bo kolega na forum powiedział, że on zrobi to za 50 zł. No to my takich przypadków już mieliśmy mnóstwo. No i doszło do takiego momentu, że po prostu dostawaliśmy tyle informacji, że kolega zrobił taki i taki, to się wszystko posypało, że przestaliśmy takie zamówienia przyjmować, bo dla nas to było totalnie nieopłacalne, z tego względu, że my mamy dwa razy więcej pracy, a nie weźmiemy za to dwa razy więcej pieniędzy. Więc jakby no już tutaj się zaczęło sypać, ale zauważyłem już mniejszy trend co do tego i widzę, że coraz mniej osób też bierze się za buty, dużo osób customuje kurtki. To jakby taki trend już jakiś tam większy jest, no ale wracając do tego, skąd się biorą ceny i jak ja określam to całe środowisko, no to ja myślę, że jakby środowisko jest bardzo zawistne. To tutaj mogę szczerze powiedzieć, że nie będę tego ukrywał, że na przeróżnych grupach, tam gdzie, nie wiem, czy my wstawiamy jakieś tam swoje customy, to często ludzie doszukują się jakby drugiego dna, że nie wiem, że to jest projekt kradziony, że nie wiem, ktoś wcześniej to wykonał, że to nie jest warte swojej ceny, że za granicą można, powiedzmy, kupić to taniej i tak dalej. Oczywiście jakby dużo jest jakichś tam kwestii, które możemy robić źle, ale to może nie wynika z tego, że jesteśmy tego świadomi, ale no przez 3 lata już nauczyliśmy się przeróżnych rzeczy i jesteśmy świadomi tego, ile jakby wkładamy w to pracy, ile wkładamy w to serca i jesteśmy świadomi, jak nasze customy są trwałe, więc z cen na pewno nie będziemy schodzić i dlatego nas interesuje głównie zagraniczny rynek, bo tam nikt nie dyskutuje na temat cen. Tam nikt nie pisze, czy nie wiem, czy da się uciąć 50 zł, tak? Czy cokolwiek innego, ale takie osoby oczywiście nie hejtuję ich, ale nie zdają sobie sprawy, że koszty, które my ponosimy, no to są takie koszty, które nie pozwalają nam po prostu obniżyć cen. Często dostajemy akurat wiadomości, jak coś zrobić, tak? Jak zacząć, od czego zacząć, jakich używać farb, jakich używać pędzli, jakich my używamy, co robimy, że nasze customy są trwałe i tak dalej. No, wiecie, rzadko odpowiadamy na takie pytanie, bo to jest jakby nasze know-how i nasze doświadczenie, które zdobywaliśmy przez lata, tak? My sami na samym początku też nikogo nie pytaliśmy, co, jak zrobić, tylko metodą prób i błędów do tego dochodziliśmy, więc jeżeli, nie wiem, ja uważam, że trochę szacunku trzeba mieć do osoby, która coś takiego robi i jakby nie zadawać takich pytań, bo raczej mało kto odpowie na takie pytania, czyli to nie ma znaczenia, czy to jest nasza branża, czy to jest branża inna, artystyczna, no to każdy ma swoje patenty i raczej nikt nikomu nie zdradzi, jak to wykonać, no bo to było zbyt proste. Gdyby to każdy mógł zrobić, no to i każdy odpowiada na takie pytanie, to tak naprawdę nasza praca nie miałaby sensu, bo często akurat nasi klienci, nie wiem, kupują sobie sami farby i tak dalej, malują, próbują w domu. No i właśnie wracając do tego, co powiedziałem, że my musimy często poprawiać, no to relatywnie, jeśli cena naszej renowacji jest dla nich za duża, no to relatywnie przeliczając środki przygotowujące buty, farby, różne kolory, pędzelki, środki utrwalające, to koniec końców wychodzi im tak naprawdę dwa razy większa kwota, niż by zapłacili u nas, a jakby efekt nie jest pożądany, tak jak powinno to wyglądać. Bardzo stresujący moment. Ja nic nie mówię, nie mów, czekam. Dobra, a powiedz mi o samych projektach. Skąd w ogóle bierzecie inspiracje? Za tobą są buty upamiętające Kobiego, więc tu jakby wiadomo czemu. A skąd inne projekty? Czy są to wasze pomysły, bo coś wam wpadło w oko, czy nie wiem, wstajesz rano i
wpadasz na pomysł, bądź ktoś z ekipy, że o, to może zrobimy coś takiego? No przeróżnie, akurat na przykład odnośnie tych butów, no to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ normalnie ta kolorystyka nazywa się LA to Chicago. Ona standardowo ma dwie warstwy kolorystyczne. Pierwotnie jest to kolorystyka właśnie Los Angeles, a pod spodem jest właśnie kolorystyka Chicago. No i to jest bardzo fajny patent Nike zastosowany i jeżeli ktoś dłużej chodzi akurat w tych butach, sobie poprzeciera, bądź też sam chce sobie poprzecierać, no to wtedy robi się kolorystyka Chicago. No i my postanowiliśmy akurat wykorzystać to, że klient przyniósł nam buty, aby w całości mu zdjąć ten kolor fioletowy. No i stwierdziliśmy, z racji tego, że jakby Kobe i cała koszykówka to jest moje dzieciństwo i jestem bardzo związany akurat z koszykówką i z Kobe, bo to była jedna z trzech osób, przez które zacząłem trenować koszykówkę zawodowo. I ja postanowiłem akurat, że wytrzemy tą kolorystykę, zanim zmarzemy w całości, wytrzemy tak, aby zostały wizerunki właśnie Kobiego. I między innymi na przykład z tyłu jest jego twarz, są przeróżne elementy, jego logo i tak dalej. No i wysłałem akurat klientowi zdjęcie tych butów. Powiedział, że on chyba już nie chce w całości ścierać, tylko mu się to tak podoba, że zostawi akurat taką kolorystykę. W drugim bucie zrobiliśmy z kolei na odwrót, że wytarliśmy po prostu te elementy, żeby tylko były elementy, powiedzmy, Chicago, tak? A została kolorystyka LA. Ile mniej więcej trwały prace nad tą parą? Godzinowo? Dwa dni. Okej. Okay. Czyli dwa dni pełne, pełne dwa dni pracy no, jednej osoby. No to mniej więcej dwa dni, czy powiedzmy 16 godzin, coś takiego. No tak. Oczywiście no, nie było to proste, ale jakby efekt jest na tyle dobry, że udało się akurat go osiągnąć. Wiesz co, no nie ukrywajmy, każdy się czymś gdzieś inspiruje i często powiedzmy te inspiracje są gdzieś tam powiedzmy z zagranicy. My śledzimy to, co się dzieje na Instagramie czy na, jakby w różnych social mediach i powiedzmy jest moda na coś. Więc jakby my to robimy, tak? Dążymy za trendem. Jeżeli na przykład, nie wiem, typu właśnie śmierć Kobiego, ale nie zrobiliśmy tego jakby stricte zarobkowo, bo ja się brzydzę takimi rzeczami i faktycznie, tak jak powiedziałem, była to osoba, z którą byłem bardzo związany, ale upamiętniając go, jakby stwierdziliśmy, że czas jest, żeby po prostu zrobić coś takiego. Jeżeli na przykład, nie wiem, płonęła Australia, to wykonaliśmy custom płonącej Australii, który zresztą jest nad tobą, tak możemy pokazać. I to jest w ogóle ciekawa opcja, bo też mogę jakby powiedzieć, to jest custom, z którego 30% ze sprzedaży przekazywaliśmy po prostu na rzecz płonącej Australii. Wstawiliśmy akurat ten custom, w zasadzie ja wstawiłem na grupę i napisałem właśnie, że 30% przekazuję na właśnie na płonącą Australię. Z czego wywiązał się po prostu tak duży hejt, że 30%, co to jest 30%? To jest 30% to jest za mało. Jak można 30%, że to jest nic przy cenach, jakie my bierzemy, tak, za customy. Więc po prostu ja wyliczyłem, ile kosztuje but, ile kosztują farby, jaka jest marża, jaki jest podatek i tak dalej. I wychodzi na to, że 30% to jest cały nasz zarobek, który przekazujemy na Australię. No to oczywiście jakby wywiązał się hejt, że no jak to, płacimy normalnie za Air Force 419, przecież musimy na tym zarabiać, bo kupujemy buty taniej. No więc jakby reasumując, nie kupujemy butów taniej, dlatego że Nike ogranicza w tym momencie stoki, ogranicza sklepy, w których będą sprzedawane te buty i jest zakaz rabatowania, więc każdy kupuje po prostu w normalnych cenach te buty. I to nie jest jakby osoby, które gdzieś tam są w środowisku, wiedzą takie rzeczy, ale jakby młodsze pokolenie tego nie wie i oczywiście stąd się wywiązuje hejt. Więc jakby byłem zmuszony usunąć ten post, dlatego że jakby chcąc pomóc, spadła na mnie taka fala hejtu, gdzie założę się po prostu 99% osób, które to pisały, nie zrobiły nic, żeby pomóc akurat w jakikolwiek sposób. No ale oczywiście jakby swoje trzeba było powiedzieć i po prostu chcąc pomóc, dostałem się po dupie. Ludzie nie mają świadomości funkcjonowania tego typu biznesu i dalej jakby żyjemy w czasach, w których trzeba wypowiedzieć się na każdy temat. Polsek w lesie. Tak, trzeba wypowiedzieć się na każdy temat i wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że ty chcesz za dużo, możesz zarobić za dużo i jakby nikt nie widzi tej drugiej strony, że to jest twoja praca, twoja wiedza,
inwestycja. Tak, tak, tak. No oczywiście, jakby pokonać mentalność polską to jest wyzwanie, nie wiem, chyba nie do przejścia tak naprawdę, ale jakby mi się wydaje, że zbyt pochopnie ludzie oceniają takie rzeczy. A jeszcze a propos tego customu, gdzie dostaliśmy hejt, no to co więcej, gość wystawił nam jedynkę za to na stronie, że to jest słaba akcja, że my przekazujemy 30% na rzecz płonącej Australii. Tak? Brakuje szacunku tak naprawdę. Brakuje szacunku, 100% brakuje szacunku, zresztą to widać na przeróżnych grupach, na przeróżnych forach, że brakuje szacunku. No i często to jest na pewno z niewiedzy, tak? Ja akurat mam takie motto, które gdzieś tam się często popiera i według, nie wiem, według mnie od kilku lat jest bardzo na czasie, że Polacy mają tak, nie wiem, to się wypowiem. Tak. Więc no jakby na tym bazują i po prostu nie wiedząc, jak wygląda to od drugiej strony, starają się, nie wiem w jakim celu też jakby cokolwiek skejtować, tak? Tak, tak. Bo tak samo projekt, mogę pokazać go właśnie trochę bliżej, bo sam projekt to jak widać to też jest dużo pracy. Dla osoby wprawionej podejrzewam, że nie jest to aż tak skomplikowane, no tak. Ale jakby to też jest kilka godzin malowania, prawda? No, to jest tak. No jakby... Plus tam jest jeszcze druga warstwa, sama tak, Australia to jest skóra, to jest po prostu ze skóry, sama Australia płonąca jest specjalnie wycięta z innego elementu, z innej warstwy skóry. Oczywiście musieliśmy odpróć służ Nike, pomalowane jest jakby dookoła, no to jest jakby specjalnie przymocowane, ale drugą warstwą, więc to jest bardzo pracochłonne, tak? I zamiast tego i oddawania powiedzmy klienta, oddawania 30% na pomoc, no to oczywiście moglibyśmy sobie zrobić customy, z których byśmy zarobili dużo więcej pieniędzy, poświęcili po prostu czas na takie rzeczy, no ale to jest jakby bezinteresowna pomoc, która została skejtowana, no to jest, wiesz, mi się trochę nie mieści w głowie. Tak. Skończony projekt. Tak. Jeden but. Dobra, Dudek, ile zajęło ci samo klejenie? To cały dzień tak naprawdę no, pracy. No, tak trzeba sobie poświęcić cały dzień, no, nie wiem, żeby wyszło dobrze, nie? Bo tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, istotne jest bardzo wpasowanie tego, żeby nie wychodziły żadne, ani żeby nie wychodził klej, ani skóra poprzecierana. Więc no jest to kupa robot. Ale chyba efekt jest spokojny. Zajebiście wygląda. No, będzie. Jaka przyszłość czeka Sneaker Boys? Oj, duża. Duża. No, jakby na razie jeszcze nie mogę mówić, ale jestem po dużych negocjacjach i pewnie dojdzie koniec końców do jednej fajnej kolaboracji, ogromnej współpracy międzynarodowej, o czym nie powiem jeszcze. I o jednym rozwoju bardzo mocnej firmy, gdzie jakby już tu wchodzi w zewnętrzny kapitał w grę, bardzo duży rozwój, bardzo duże plany i jeśli uda to się spełnić, no to będzie naprawdę dobrze. A jakby ja w to 100% wierzę, ponieważ sam układałem ten plan i wiem, że on jest realny. Czeka nas dużo pracy, dużo ciężkiej pracy, ale jeśli to wszystko wypali, to napiszę książkę od Pucybuta do milionera. No tak, można powiedzieć już uwzględniając twoje plany, że 4-5 lat i tak naprawdę dojdziesz do poziomu no, niewyobrażalnego dla wielu różnych biznesów, więc no, tak, oby, to, tego ci życzę. No, też mam nadzieję, że tak będzie, aczkolwiek wiesz, no teraz nie jest źle, nie mogę narzekać, faktycznie jest okej. Okay. Za chwilę, no bodajże parę dni będzie uruchomiona nasza nowa strona. Pewnie już ją pokażę w samym tak, filmie. Tak, już będzie na pewno funkcjonować, jak będzie film zmontowany. No i tam dojdą dwie nowe opcje, czyli właśnie SoulSwap, przeszczep podeszwy i Bespoke, czyli szyte buty na zamówienie. Więc lada moment już po prostu z tym ruszymy. Ekstra.